Dzień dobry, witam uczniów klasy piątej na lekcji, drugiej lekcji dotyczącej programu Pivot, tworzenia animacji, Pivot Animator, czy Pivot, mówię, a zawsze Pivot. Dzisiaj sobie spróbujemy zrobić taką pierwszą prostą animację. To jest w zasadzie właśnie prosta animacja, tworzenie animacji jest właśnie bardzo proste. Także myślę, że nie będzie z tym jakichś większych problemów, ale coś tam pokażę. Na stronie 103 mamy pokazane na ilustracji główne narzędzia programu Pivot Animator. Ja sobie ten, tutaj może go tutaj uruchomię, tu mam dwa, a zaraz zobaczycie dlaczego dwa. O, zobaczcie, że on jest identyczny. Ten interfejs tutaj jest taki sam dokładnie i po kolei, co to jest? No, ten przycisk start właśnie służy nam do uruchomienia animacji, jeżeli już ją zrobimy, prawda? Stop oczywiście zatrzymuje nam animację. Jeżeli mamy zaznaczoną pętlę, to znaczy, że animacja będzie nam się powtarzała w kółko. Po prostu, czyli zrobimy sobie ileś tam klatek, wyszło 20, to jeżeli dojdzie do 20 klatki, to od razu powróci do pierwszej tak, i będzie znowu. Czyli będzie się, nieskończenie się będzie ta animacja nam tutaj powtarzać. Tutaj mamy jeszcze tło, dodaj figurę, ale to będzie następna lekcja. I teraz tutaj jeszcze mamy taki suwak, który nam szybkość wyświetlania klatek, czyli ta animacja może być szybka, 33 klatki na sekundę, albo bardzo wolna, tak? Możemy sobie właśnie zwalniać, albo przyspieszać. No i co? Teraz w naszym programie, no tutaj jak wprawić tego naszego patyczaka w ruch? No, bardzo prosto, popatrzcie, on tutaj ma takie czerwone punkty, jeden żółty. Czerwone punkty służą do poruszania. To jak złapiemy, to ona będzie nam się ruszać po prostu, prawda? Tutaj jak złapiemy, o, możemy sobie dowolnie wyginać, o, możemy, tak, nogi możemy zginać, prawda, o, i tak dalej, tak sobie tutaj sobie ustawię. Natomiast ten żółty, no, służy, jak widzicie, do przesuwania naszego patyczaka. Jak dodać pierwszą klatkę? No, mamy go w takiej pozycji, na to, prawda, tego ludzika. Mamy, dodaj klatkę, popatrzcie, pojawia nam się klatka tutaj. I nasza animacja będzie składała się właśnie z takich klatek, które będą do siebie bardzo, bardzo podobne. Nie, będziemy nieznacznie zmieniać położenie kończyn tego naszego ludzika, tego patyczaka, czy nóg, czy rąk, albo jednego i drugiego, albo głowy. I z tych klatek, po tym jak te klatki puścimy w ruch, to on, będziemy mieli wrażenie, że on nam się ruszy. Popatrzcie, spróbuję mu podnieść tą nogę, tak? O, popatrzcie, jak ją podnoszę, to tu się pojawia taki ślad po poprzedniej pozycji jego nogi. To podniosłem nogę i dodaję klatkę. Teraz ten drugi ludzik, który jest z tą nogą podniesioną, ten ma opuszczoną. Jeżeli tą nogę jeszcze bardziej podniosę, a, tu mogę sobie jeszcze ją tam, dodaj klatkę i on będzie nam się tutaj, o, będzie nam się to, te klatki dodawać i będzie nam się tworzyła animacja. Ja nie będę tego robił, bo to wymaga czasu. Pamiętajcie, że żeby animacja była pełna, taka płynna, przepraszam, to te zmiany muszą być nieznaczne. Nieznaczne, a klatek musi być bardzo, bardzo dużo. Wtedy uzyskamy taki efekt, tak jakby on rzeczywiście bardzo płynnie się poruszał. Bo jak tutaj wpuszczę w ruch, no to on będzie, on nam rusza nogą, tak. Ale no, robi to dość szybko, popatrzcie, o, mogę zrobić, tak to będzie, o, ta szybkość jest bardzo duża, to ta noga będzie mu tak drgała, tak, jakby się coś, no, tu będzie wolno. I tutaj właśnie mamy, o, cztery klatki, zatrzymujemy, mamy pętla, gdybyśmy pętlę odskaczyli, jak damy start, tyle, tak, zrobi nam jedną tylko, jakby pętlę i nic więcej.
Pokażę Wam teraz, jak wygląda o taka animacja, którą już wcześniej przygotowałem. Jeżeli wpuścimy ją w ruch, o, widzimy, że o, tak, nawet tutaj tym suwakiem widzimy, że on nam się tutaj, o, tak ładnie, coś tam trenuje, ćwiczy. No, zobaczmy, jak to wygląda. O, podnosi rączki, tak, a potem je opuszcza. Znowu jest pętla, szybkość jest, tak, a mógłby to zrobić, o, szybciej, tak. No, zawsze możemy ją zatrzymać. Zawsze możemy ją zatrzymać. Przepraszam, bo mi dzwonił telefon, musiałem go złączyć. I teraz jeszcze ostatnia rzecz, mianowicie, o, no tutaj macie pokazane też to, co ja Wam tutaj pokazuję, no jak to zrobić. I już, jeżeli sobie zrobimy jakiś projekt, to możemy go zapisać w dwojaki sposób. Popatrzcie, możemy go zapisać, tutaj mamy, tutaj w menu mamy plik, zapisz i program nas się zapyta, gdzie to mamy po prostu zapisać. Więc ja wybieram sobie pulpit, te wasze, prawda, filmiki. Filmiki klasa piąta. Tu sobie stworzyłem folder pivot i tutaj jest nazwa pliku. No, sobie damy tam, ja sobie dam tam 01, można sobie jakoś inaczej, albo gimnastyka, no dobrze. Styka. Ok. I tutaj mamy taki plik z zaszerzeniem PIV. Pivot file. To znaczy, że jak ja ją zapiszę w tym samym rozszerzeniem, to będę mógł sobie ten plik za jakiś czas otworzyć i dodać kolejne animacje. Bo to jest taki plik projektu. Ja w dalszym ciągu projekt. Czyli mogę go, będę go w dalszym ciągu mógł zmieniać. Popatrzcie, daję zapisz. I teraz tam na pulpicie, gdzie mam te moje filmiki, to on się mi zapisze. Natomiast gdybym chciał już ten projekt już sfinalizować, nic nie zmieniać, to musimy go zapisać w formacie, takim formacie nazywa się GIF. GIF to jest właśnie format plików, który służy zapisywaniu obrazów, animacji. I bardzo często, ponieważ on jest wykorzystywany na stronach internetowych, ponieważ ma niewielkie rozmiary i to właśnie te GIFy to są właśnie takie ruchome obrazki. I wtedy ja robię to troszkę inaczej. Plik daje eksportuj animację i wtedy widzicie, o tutaj mamy w dalszym ciągu, jestem w tym moim pivocie, tak? I mamy rozszerzenie już GIF. I tu sobie dam gimnastykę. Dobrze. Rozmiar, wygładzanie, dajemy OK. Tutaj na razie nic nie zmieniamy. I program, o, zapisuje sobie tą naszą animację. I kiedy ja sobie tutaj, o, tutaj mam moje filmiki, klasa piąta, o, sobie tutaj pivot. Widzimy, mamy gimnastykę GIF i gimnastykę jako jako program, plik programu, a tutaj mamy już animację, jak sobie ją otworzymy, po prostu to mamy, otworzy nam się w jakimś odtwarzaczu i będziemy mieli naszego ludzika, który się rusza. To na dzisiaj tyle. Tą lekcję sobie przeróbcie dobrze, o, czyli od strony 103, 104, 105, krok po kroku jest pokazane, aż do strony 105, prawda? Na następnej lekcji sobie nauczymy się dodawać tło, żeby ono nie było takie białe. I będą jakieś zadania już wtedy. Do widzenia, żegnam się z Wami i do usłyszenia.